Witam serdecznie na kanale lekcji. Dzisiaj cztery czasowniki na nasz jeden pasować, jeśli mowa o ciuchach. Z tego co pamiętam, robiłem lekcję oddzielną o fit i o suit. Jak je znajdę, to podlinkuję Wam z tyłu. Linki będą też w opisie. Natomiast dzisiaj jeszcze dochodzi czasownik match i go with. Wszystkie cztery używamy z ciuchami i wszystkie cztery tłumaczymy na pasować. I oto cztery zdania. Powiedzmy, że to jest taka wymiana zdań między dwoma kobietami. Myślisz, że ta spódnica mi spasuje? Tak. I będzie pasować do twoich nowych szpilek. Może będzie pasować do szpilek, ale nie spasuje do kapelusza. Ale ta bluzka nie pasuje na ciebie. Jest za mała. Ok, tradycyjnie bierzecie kartkę i długopis, proszę sobie przetłumaczyć i zapauzować filmik. Po jakichś 10-15 sekundach filmik ruszy, no i podamy sobie prawidłową wersję wraz z analizą. I witam z powrotem po krótkiej przerwie, czyli tak, jeżeli ciuchy jakieś nam pasują, nam, czyli osobie, używamy suit albo fit. Ale jest różnica. Suit pasuje kolorystycznie, stylem i tak dalej. Natomiast fit coś nam pasuje rozmiarem i tylko i wyłącznie rozmiarem, czyli nie za duże, nie za małe. Natomiast jeżeli ciuch pasuje do ciucha, czyli rzecz do rzeczy, to wtedy używamy match albo go with wymiennie. W związku z tym zdaniu drugim i trzecim oba pasowały, można było używać do koloru, do wyboru. Ale zacznijmy od pierwszego. Myślisz, że ta spódnica mi pasuje? Do you think this dress suits me? Trzecia osoba, spódnica suits, czyli czas prosty. Tak, it does. Czyli uwaga, odpowiadamy krótko operatorem. It does. And it will match your high heels. Uwaga, jeżeli używamy match, to nie używamy do, nie pasuje do. Od razu match i wymieniamy tego ciucha. Szpilki high heels, czyli wysokie obcasy. I ta osoba znowu odpowiada, może będzie pasować. Podejrzewam, że robiliście to poprzez maybe it will. Tak też jest ok, ale ta wersja, czyli poprzez modala do wyciągania wniosków, jest dużo bardziej naturalna. Robiliśmy o tym lekcję, jak wyciągać wnioski modalami. Link macie u góry, czyli it may go with, tak? Go with my high heels, but it won't go with my hat. Ale nie pójdzie z kapeluszem, czyli nie spasuje do kapelusza. No i ktoś zauważa, że bluzka jest za mała, but this blouse doesn't fit you. Czyli znowu czas prosty, bluzka doesn't fit you, można to zmiękczyć. Fit you, robiliśmy lekcję o zmiękczaniu, link macie u góry. It's too small. Za mała. Robiliśmy też lekcję o tu. Jak znajdę, to podlinkuję Wam z tyłu i w opisie. Dzięki.